Na program zaprasza Asus Republic for Gamers, producent ROG Zephyrus S. I to na pokładzie. Wolno. Dzień dobry. To jest Polska. Już nigdy nie wrócimy do ojczyzny, bo jedziemy na Leca. Powinno być napisane Lec. Tam. Tutaj normalnie w automacie macie browary. Dobra, szukamy Fryderyka. Jest nasza gwiazda. Nagrywamy. I to na pokładzie. Zamówimy się na Polskę, bo jedziemy za granicę. Nie ma co się oszukiwać. Nie wiadomo, czy my wrócimy do Polski. Więc zrobiliśmy sobie ostatni możliwy posiłek polski, polskie śniadanie. Chociaż, czy Frankfurter brzmienia coś polskiego? Ile mnie siedziało? Godzinę. Och, dopiero muszę żyć dwie. No i z godziny podyskutowaliśmy o nominacjach do Polish Esports Awards, nie? Więc są tutaj sporo mieliśmy dyskusji, ty bardzo dużo przeklinałeś. Jak zwykle? Ja nie. Na co dzień nie przeklinam, staram się nie przeklinać. No już muszę teraz. Nie do wiary! Jak można się tak brzydko wyrażać? Mamy dla was niezłą rewelację. Bartek mnie uświadomił, że podobno my jesteśmy w pierwszej klasie. Wow. Królowie się położy. Ale właśnie mieliśmy życie idzie normalnie do oczy chodzi. Wiesz co, to było nie tak, że nie wiem czy pamiętasz jak kupowaliśmy bilety, to się zdziwiliśmy we dwóch, że wchodzisz na stronę PKP, patrzysz, tam masz wybór klasa pierwsza, klasa druga. Jakby klasa kosztowała dokładnie tyle samo. Więc wygląda to tak. Nie wiem, czy jeszcze wiecie, ale teraz Bartek zrobił się na pół łyso. Zapierw był łysy przez chwilę, ale już nie jest łysy. No i co teraz? Obciąłem się w zeszłym tygodniu w czwartek na no, ale łyso. No właśnie. Już mi nie odrosło. Jak jesteś łysy, to cię wpuszczą do Leca? Po studiu? Wanderowca w czali. A lombograczem? Czy ty wyglądasz jak dziennikarz? Wiesz co? Nie wiem, mam koszulę na sobie. No, z whisky przypominam. Moje, że... Nie wyglądasz jak dziennikarz, ja bym cię nie fucił. U mnie to nie wiem, u mnie to przynajmniej mam wegi. Wyglądasz jak fan, no. Co to są winiety? Co są winiety? Od Mastera Amnita winiety. Jakbyście pojechali A1 do granicy z Czechami, to musielibyście kupić tak. Naklejono na przednią szybę. Zaniałaby was, abyście jechali dalej autostradami w Czechach. A tam mogliście je po prostu kupić na zasi i tyle, na tym lipi wtedy. I przy okazji jedną już mieliście na przedniej szybie, tak z kopią rejestracji też no dobra, okej. Okay. Tak stąd winiety, to prawda, wyjdzie na jaż. Dokładnie. Dziękuję za komentarz. No i ewidentnie winiety dalej mam wątpliwości. Fat luck, proszę bardzo. Mam nadzieję, że wpadniecie na MFKIG, Międzynarodowy Festiwal Komiksy Gier w Łodzi. Ja tam byłem. Wiesz co? A będzie tam turniej? Nie wiem, podchował mi się być turniej, ale... Wiem, ale tak? Tak, ja byłem tam chyba ze dwa razy, bo kiedyś tam się odbywał, w Atlas Arenie wtedy akurat był ten Międzynarodowy Festiwal. I było tam ESL Czesnopolski, tak? Sam festiwal fajny, tak? No bo to było fajne, że można było sobie obejrzeć mecz, wiadomo, ja tam zawsze byłem turniejowo. A przy okazji mogę sobie pochodzić po stoiskach i wiecie, popatrzeć na anime i na waifu i tego typu rzeczy. Nie widziałeś nigdy pająka? No widziałem, ale no, widziałeś... Istnieje, a czy widziałeś kiedyś człowieka pająka? A widziałeś kiedyś człowieka w stroju Pokémona? No tak, ale to nie jest... Ja też widziałem. A pająk prawdziwie istnieje? No jak nie? No nie. Jak? Ja trzy dni temu wyszedłem sobie na spacer i nagle Elis Gang rzuca we mnie kokon, nie trafiła, bo ja zrobiłem taki side, że stanąłem, bo biegałem w lesie. Zginąłem w miejscu i nie trafiłem kokonem, no i wiesz... A widziałeś kiedyś nami? No! A Iverna? A Ludo? A Timo? No właśnie, przy okazji cały czas nie mogę oderwać wzroku od tego wypowiedzi Kikisa. Mam jedno życie. Szczerze rozmowa z Kikisem. Dzięki Kikis. Słuchaj, bo ja mam trzy. Dziwisz, że masz tylko jedno życie? Ciężko stwierdzić. Masakra była to? Bo raz że giniesz i nie macie. Nie wiem, Kikis, musi coś z tym zrobić. Ja nie wiem, jak to możliwe, że masz jedno życie. Sprawdź na pewno, bo... Nie wiem, czy wiecie, ale w Berlinie jest więcej mostów niż w Wenecji. Bo każdy mówi, że Wenecja, mosty, jest woda, jest wszystko. Jest to nieprawda, bo w Wenecji jest 400 mostów około, a w Berlinie 979.
I do tego jeszcze druga ciekawostka, nie wiem, można połączyć te dwa fakty, że podobno w Berlinie połowa mieszkańców to single i samotnicy. Slogany, hasła, hashtag single not sorry. Bartek znalazł jakąś grę na naszym laptopie od Asusa. No, co to za gra? Nie wiem. To jakieś Witch Saga, tak? I co teraz robisz? Nie wiem. Uwalniam sowę. Uwalnij sowę. Ty, pokaż sowę. Tu jest kolor sowy, patrz. Ty już nauczysz się? No. Ej, ty jesteś czarodziejką. Pokażmy w ogóle, jak pięknie wygląda. Zobaczmy piękną Polskę. Czekaj, muszę się schylić, bo jest za sobą. Zobaczcie. Wiem, że kochacie te ujęcia od Fryderyka. To jest Polska. Już nigdy nie wrócimy do ojczyzny, bo jedziemy na Leca. Gadaliśmy o tym, że my w sumie jesteśmy w hotelu, który nazywa się Intercity i jest tuż przy dworcu, gdzie nasz pociąg Intercity staje i pojawiła się rozkmina. Dlaczego Intercity ma swój hotel w Berlinie? Sprawdzam. No przy okazji właśnie wjechaliśmy do Poznania. Tak jest. Witamy Poznań. Kto jest Poznania? Remigiusz Pusz i Delors. Są trzy hotele Intercity w Berlinie. To chyba nie jest o PKP, nie? Dobra, to poczniemy odcinku, bo winiety. To teraz mam inne pytanie. Czy Intercity jest polską firmą raz? A dwa, jeżeli jest, no to dlaczego mają trzy hotele w Berlinie? To jest firma przewozowa czy hotelarska? Dobra, jesteśmy w Poznaniu, słuchajcie. Mi było tak gorąco. Ej, to już nie pójdę do toalety. Dobra, mi było tak gorąco, że słuchajcie, się rozebrałem. Dobra, to okej, postawmy nogę na ziemi poznańskiej. Dobra, ej, dobra, zimno mi wyszedł, ja już wracam. I mamy problem. Patrzcie, bo tam jest lokomotywa. Nagle zahamował pociąg, dosyć agresywnie bym powiedział. Do tego prąd zabrało, zobaczcie. Wcześniej tutaj się takie światełko świeciło i telefony się ładowały, już nie. Ty, prąd chyba jest, bo zobacz, komórka mi działa. Wcześniej w Poznaniu chciałem i mi się nie udało, nie? Wolna. Dzień dobry. Można? W tym Warszawie jest jakaś taka dziwna atmosfera dla mnie. Może nie wiem, że nikogo nie ma. Tam dziwne jest, jak chodzi o pogodę. Dla mnie pogoda jest taka, na akurat idealna, na to, żeby założyć czapkę, szalik, ale siedzieć w tym rękawku, bo jest tak trochę chłodno, ale nie, ale tak bardziej wszyje, tak przenikliwie jest chłodno, po prostu, żeby się nie przeziębić, ale reszta ciała jest mi ciepło. A Berlin taki, jakiego kojarzę. Graffiti i fabryki. No dobra, jesteście w Berlinie, co ja będę gadał moje historie? Berlin Ostbahnhof. Hotel, proszę bardzo, w lewo, widzisz? A, das ist wunderbar, Friedrich. Nein, das ist Ordnung. Ordnung? Ordnung, wie weisen, wo die Hotel ist. Dobra, no. Zdradzę ci sekret, dobra? Co? Nie znam niemieckiego, nie tak mów. Ani słowa. Nie wierzę. Słuchaj, jesteście w hotelu. Inaczej wygląda ten hotel niż myślałem. Nie wiem dlaczego, ale tak myślałem. No dobra. No to zapraszam pani bardzo. Ja mam, ty masz co? Ja mam 219. Dobra, dawaj, dzień. Dobra. Tym razem, miśku, co? Rasu mnie, rasu ciebie. Nie, no muszę wiedzieć, gdzie trafić potem. Ty, bo nie... Dobra, ci pomóc, panie. Nie, dobry pan, ja nie powróżyć. O. No i widział? Powiem berlińskie warunki, co? Ale pachnie trochę takim basenem. Nie wiem, czy to czujesz. No. Myślisz, że jest tu basen? Myślę, że może być, albo nie wiem, chlorują. Są takie, że ja mogę iść pewnie, żeby się zmieścić. Taki hotel, powiem ci... funkcjonalny i nic poza tym. Szczerze to... hotel w Rybniku był ładniejszy. Nie oznacza, że lepszy. Ale miał swój styl, klimat. Ale na razie chyba nic nie wygrywał z Suwałkami. Na trzy nasze podróże na razie Suwałki wygrywają, jeżeli chodzi o hotel. Drogie żbiki. I teraz co trzeba zrobić? Ocenić event. Co mnie ciekawiło, to jest
jeżeli ja przyjeżdżam do Berlina, do studia, to jakie mam informacje, jakie mam zachęty? I nie jest tak łatwo coś znaleźć. To jest pierwsza taka moja myśl, tak? Tak jakby brakuje mi może troszeczkę eventu na Facebooku założonego, nie wiem, typu lec tydzień trzeci, lec tydzień czwarty, coś takiego. My w naszym programie oceniamy eventy. Mamy na dzień dzisiejszy po prostu pokazany Rekles, że ma 49 KDA i coś z LCK i na Facebooku nie udało mi się znaleźć fanpage'u Let's. Jest odnośnik na LOL Esports do Twittera Let's. No i tu jest to samo, Rekles 49 KDA, powtórzyło się. No więc, taka dziwna sytuacja. W czystej teorii każdy wie, jakie mecze będą. Ale jakbym ja był totalnie nowy i nie, był, nie siedział w lecu, nie wiem, czy tak łatwo byłoby mi znaleźć coś. No szukam tutaj, co mogę zrobić i po lewej stronie jest tickets. Dobra, czyli powiedzmy, to mnie interesuje jako osoba, która na żywo chce się wybrać na ten event, czy na to wspólne oglądanie, tak? No w wielkim skrócie, jest jedno zdanie. Przyjedź do Berlina, zobacz ulubione drużyny i krzycz i kibicuj im, a poza tym podaj im rękę i zrób selfie z nimi. To tyle. Poprawa dla Riot Games LOL Esports. My tam dzisiaj pójdziemy, ja chcę w przerwie, żeby koszulka jakaś była rzucona, ja chcę, żeby ci liderki były i żeby pomiędzy meczami coś się działo. Tak. Podczas meczu zgadzam się, no nie powinno się nic dziać, nie powinno cię nic rozpraszać. Też. 4-5. Tak. Tutaj normalnie w automacie macie browary. Tylko co mnie zastanawia, dlaczego browary są na górze i inne butelki, a nie na dole. Przecież jak spanie z góry do dołu, to się nie zbije przecież. Jak mogłeś nie zapisać, gdzie my jedziemy? Miałeś zapisać. Jakiś Alderhof. Tutaj wstawić muzykę niepokojącą. To jest ten moment. Gdzie musimy wsiąść? Co? To jest twoja wina, nikogo innego. Nie no, mówię ci, że tutaj, pytałem się babki w recepcji, mówiła, że tutaj mamy iść. Ej, super, zobacz jak fajnie podpiszamy. No. Ej, bo coś jedzie. Może to my już od razu. Jestem pierwszy w frajerze. Dubi szajze. Wedzi, czy my wreszcie znaleźliśmy peron, na którym powinniśmy tak, być? Okazało się, że tutaj jest tak. Jak mamy tutaj rozpiskę pociągów, to jest, zobaczcie, podpisany numer toru. Jest tylko 8 i 9. I ta rozpiska dotyczy tylko i wyłącznie tego peronu. A jak pójdziemy tam dalej się na inny peron, to będzie inna rozpiska. W Polsce jest inaczej. W Polsce masz wszystkie pociągi napisane. Jest na przykład napisane, tak jak tutaj jest tor 8 i 9, to byłby, nie wiem, tor 4, no i musisz na tor 4. Czyli my patrzyliśmy na rozpiskę, która była przy tamtym peronie, i tam widzieliśmy, że nasz pociąg, który chcieliśmy, czyli S9, jechał tylko w tamtą stronę. Przez cały dzień mówimy, no co ten pociąg, on jedzie tam dookoła świata i wraca z powrotem, czyli w tym samym kierunku cały czas jest, tak? A nie potrafi się na żadnym kierunku, no i się okazało, że jednak się odmawia. A idź pan. No dobra, słuchajcie, o, Ibo! Zbisto! Ej! Ale że tak słabo mu szło w tym? W kick, że go zmęczowali i teraz prowadzi... Ale przynajmniej mamy bliżej do leca. Jesteśmy na miejscu. No wiemy, że jesteśmy w trasy i... Ja tu pierwszy raz jestem, wiesz, jak nie wiek. Może to tu? Halo? O, oh, hello. Hello? Media? Widzisz? Ale to jest na tych eventach takich już ordnów. Od razu skasowani. Hello, nie ma. Wiecie, nawet nie zdążyłem udawać, że znam jakiegoś gościa z produkcji tego, bo mógłbym wsiemniać, ale wiesz, też nie o to chodzi, żebyśmy się włamali nielegalnie, tak? Chodzi o to, czy prawidłnie nikt nas nie sprawdzi. I sprawdzili od razu. Oglądaliście taki filmik z rajdu w Polsce? Co to jest? No patrzcie, jak ja jestem widzem, jak coś na leca, to ja nie mogę przejść w ogóle, no. Tędy? Mogę tędy przejść? Chyba nie. Będziemy naokoło, no patrzcie, muszę totalnie naokoło iść. Nie może tak być. Ja tu płacę 10 euro za bilet? I nikt ma nie stać na mojej drodze. Powinno być napisane, lec. Tam.
Przeszliśmy, widzieliście, musiałem pod tirem prawie, że przechodzić. Wywalił mnie ktoś i nikt mnie nie chce w tym lolu. Dobra, ale ty połączyłeś nagrywanie? Nie. Dobra. No to zobaczcie, okej, okay. To już jest coś innego nagrywanie. Tak, okay. Hello. Mamy tutaj jakąś ściankę, widzicie? Mamy jakąś ściankę, ej, fajnej, dobrej jakości jest ta ścianka, naprawdę, tutaj. Witam bardzo serdecznie panią. Ciężko was nie, tylko nie mówię panią. Ciężko się poznać. Cześć. No. A co ty tu robisz w ogóle? Przyjechałam na mecz. Tak? No nie no, wiesz, my przyjechaliśmy teoretycznie robić relacje. Nie, ja wszystko właśnie. Oglądasz ten nasz program? Oglądam czasami. Ale czy są miejsca numerowane? Nie. Czyli my sobie możemy usiąść tak. Same. Jak będą miejsca. A to się zdarza, że nie ma miejsca, że nie mogą sprzedać, wiesz, więcej biletów niż mają miejsce. No nie powinni tego robić. Nie, był taki tłok, że wiem, że parę osób gdzieś tam z boku stało, więc nie wiem, jak to się stało. Dobra, ty, damy radę, chodź. Pokażę YouTube'a, pokażę tutaj, tak. Gdzie mnie wpuść, chodź, nie? Hello. Dobra, czyli tu patrz, tutaj dla wywiadów są rzeczy. Dobra, no to my tylko idziemy tu. Tak? Nie, for behind the second door. Aha. A to chyba tu? Chyba tak. Dobra, no. Mogliście tędy wejść na stację. Prestrom, yes? Yes. Hej. A teraz jest there. You're welcome to have some food. I think it's still being served. There's pasta today. And there'll be a dinner later on in the evening. Okay. So, and here the main thing to remember is just that you can't go on stage. Widziałem tego barona. Nie wiem, czy nie widziałem go na jakimś Gamesconie. Wydaje mi się, że na jakimś Gamesconie go kiedyś widziałem, bo to jest stara rzecz. Ale trzyma się dobrze, ewidentnie. No, pustak. Trochę dziwne, że co? Że nie można sobie pucharu do domu wziąć? Czy to jest za ten sezon? To jest 2019 G2, 2019 G2. Czyli to jest taki puchar przechodni zakładany, który no, z czasem się wypełnia aż dookoła. To wtedy już my już nie będziemy żyli, więc... Ale pewnie będzie G2 tak dookoła. Okej, czyli teraz tak, to jest chyba puchar za ten sezon, no tak bym założył, nie? Nie, no to jest puchar za sezon LEC, to nie jest... to jest chyba puchar... To jest puchar za LEC, nie. No to co to jest? Gdzieś już też mi się wydawało, że ja to widziałem. Ja, mi też, ale nie pamiętam w czym, to nie jest jakieś... Nie, MSI to jest taka kulka bardziej. Teraz tak, tutaj mamy figurki, które możemy tutaj... Ej, ja ostatni raz jak widziałem jakieś figurki, to było ich, nie wiem, ze 3. Mam MF, okay. Ale tutaj widzę, że tego dużo teraz jest, tak? O, jaki zajebisty Braum. Zakładam, że każdy może sobie z tym zdjęcie zrobić, ale czy chcemy? No, a nie chcesz? To ja nie wiem, czy to jest trwałe? Tak. Ej, z czego to jest? To jest pianka jakaś. To jest takie piankowe... Czujesz się Tarikiem? Ja podejdę do sklepu i spróbujemy coś wynegocjować. Okej, okay, w najgorszym przypadku spróbuję, zobaczcie, bo ja jestem takim dziadem z polskim, spróbuję wynegocjować cenę. 50 euro? Nie, dam 40. Zobaczymy, jak zareagują. Aren't there any like kind of packets or something for the press? Because like the last time I was here there actually were packets for the press. You know what I mean? Like stickers or shit like that. There aren't like any small packets or anything like that? Czy tam mamy irgendwelche special packets for press? No. Okay, so times have changed. So like how much does this Baron cost? 30, I think. 30 euros? Let me check. No, złotych. Baron is, yeah, 30. I'll give you 20. Nah. Come on, man. I'm depressed. Okay, no nic, no nie stać szans. Okay, we'll come later. Nie stać szans. Thank you very much. Tam dzisiaj to wygląda, jeszcze w studio. Jeszcze w studio. Na razie tak. Nie było żadnej osoby, która by nas jakoś angażowała. Typu, przyjdźcie coś. Albo rzucała, nie ma koszulek żadnych. Żadnych koszulek nam nikt nie wyrzucił tutaj do nas. Nikt nas nie zachęcał do kibicowania. Na razie, no jest element tego. Przyszliśmy oglądać, praktycznie mówiąc, to, co widzicie w domu. Jest to powiedziane tylko na to, żeby kabel zabierać drugiemu gościowi z kamerą. Chciałbyś mieć taką pracę? Zależy ile płacą. O, teraz odbija szybko. Szybko zbija. Widzicie, takie rzeczy możecie zobaczyć, jak przyjdziecie na szybko. No, to jest coś, czego nie widzę na transmisji zazwyczaj. Zazwyczaj nie widzisz. O, idzie znowu z kamerem. O, będzie nagana. Pro Stone, one down already, so I'll get moved.
Co się dzieje po każdym meczu? Teraz jest kolejna atrakcja dla widza, który przyjdzie. Czyli po meczu gracze będą szli, możemy piątki zbijać. Mnie to jakoś bardzo nie bawi, ale specjalnie dla was pokażę wam, że mnie to strasznie bawi. Że mnie to tak bawi, jak nigdy nic w życiu, że zbiję piątkę z graczami SK. Ja nie lubię optymizmu. Ja lubię, jak wszyscy są smutni i poważni. Dobra, zaraz będziemy patrzeć, jak będziemy piątki zbierać. To jest atrakcja widza, zobacz. Widzowie idą, więc to jest ta główna atrakcja, tak? Przy okazji może pokażemy się na jakichś transmisjach gdzieś tam za granicą, więc pamiętaj, pokazuj się przede wszystkim na kamerze tutaj, tak? Musimy być w kamerze, musimy być obsceniczni, musimy być dobra, bezczelni. Atakuj. Słuchajcie, bo jak nie będzie wyświetleń, to nas zwolnią ze Sportmanii. Musicie naprawdę nam pomagać, bo nie pojawi się więcej materiału. Ty patrz. Ej. Czy to się liczy jako wejść na backstage? Ej. Najlepszy moment w moim życiu. Najlepszy. Tu będzie kamera. Ja nie obchodzę mnie gra. Kamera mnie obchodzi. Good job, guys. Good job. W kamerze, musisz być w kamerze, szybko. Masz być w kamerze, nie rozumiesz? W kamerze miałeś być. Musiałeś jakieś road trip, czy co? Nie, my tak sobie pół roku temu sobie zrobiliśmy. Musimy w końcu pojechać na LAC. No i zbieraliśmy sobie pieniądze, no i tak sobie tutaj na LAC przyjechaliśmy. Jak Unlimited był we skazy, Forgivenem przecież grał. No. No to przecież grał przeciwko nam w Rockat. To wyjaśnisz sobie parę spraw. Tak, właśnie innemu powiedzieć, że no i co, przegrałeś na mnie w 2013 roku, no i to w porządku. Niestety chłopaki dzisiaj przegrali, zdarza się, no takie jest życie. Bardzo się cieszę, że miałem okazję pokazać wam te emocje, bo Veggie, nie, jak się nasz program nazywa? Veni Vidi Veggie. To nie tylko radość zwycięstwa, ale też gorzki smak porażki i beznadzieja drużyny. Tak to wygląda, jak jesteście pomiędzy meczami w Studio Lec. Zobaczcie, macie tutaj ludzi, bo wcześniej ich nie było, bo chcieliśmy sobie w spokoju tylko obejrzeć. Tak jak mówiliście, dużo sobie zdjęcia rodzić, że normalnie ludzie też robią zdjęcia, więc ewidentnie wolno nam też było. Tu zobaczcie, można sobie jedzenie kupić, albo nawet piwko, z tego co widziałem. Teraz słuchajcie, bo mi się naprawdę nie chce iść zbijać piątkę z ludźmi, ale widzę, że młodzi duchem, na przykład Bartosz Klepaczewski, ewidentnie nie poczuł taką potrzebę. Zobaczcie, wszędzie śmieci są. Wszędzie są śmieci, tylko ja po sobie sprzątam. A może się napiję z tej puszki, co? Nie, weź, no dawaj, nie, no dawaj, raz, nie. A nie, tu nic nie ma. Na szczęście. Ale posprzątam. Niech kto to zostawi, wiedział, że ja po nim sprzątam. Proszę bardzo. Myśleliście, że tutaj w Berlinie to będzie ładnie i czysto, bo to profesjonalny event. Zobaczcie, jak swojsko. Jak na tych eventach, na których byliśmy. Syf, kiła i mogiła. Jeszcze tu niedojedzone jedzenie? Ej. Dobra, no patrzcie, tak wygląda to z tej perspektywy. My name is Comp, I'm playing for Team Vital. Jak widzicie, słonko już świeci, to znaczy, że dzień minął, wróciliśmy, przespaliśmy noc w hotelu i teraz, jak to zwykle na takich momentach bywa, trzeba znaleźć miejsce na śniadanie, czym zajmuje się Fryderyk jako nasz podróżny ekspert poszukiwania śniadania. I chciałbym wiedzieć, żebyś przeprowadził mnie teraz przez proces, jak ty to robisz i co to jest w ogóle za historia, bo ty się chwalisz, że zawsze z żoną tak szukasz, tak? O to chodzi? Tak jest, metoda jest bardzo prosta, chodzimy na Google Maps. Żyjemy śniadania i patrzymy ocenami. Lecimy ocenami, jak daleko jesteśmy. Jeszcze nigdy się na tym nie zawiodłem. Mówię wam, oceny przez Google są autentyczne i można im wierzyć, tak? Po raz pierwszy moją metodą jestem trochę zawiedziony. Koniec końców idziemy trochę na chybił trafu. Idziemy w jednym kierunku, gdzie mamy trzy knajpy dookoła i zobaczymy, czy po prostu możemy dostać jajka, nie wiem, szynką i z jakimś pomidorem. To jest nasz cel. To nie wydawało mi się, że to jest ciężki cel do osiągnięcia, ale w Berlinie, jak widać, nie wiem, no, mamy samych veggie. Fryderyk zabalował troszeczkę, no. Poszliśmy do GH
G2, tam był Janko od Wander Inspire, tam sobie chwilę pobyliśmy. Zanim wychodzę, już chciałem odwołać całą akcję, bo się okazuje, że mam dziurę w spodniach. Mam dziurę w spodniach. Patrzcie, tu w Berlinie jest w ogóle coś innego. Po pierwsze, nie ma przejść dla pieszych ładnie narysowanych, tylko są takie linie. A po drugie, jak macie tam tego ludzika czerwonego, no to w Polsce jest tak, jest zielony i potem jak... O, teraz jest zielony, tak jak teraz. I po czasie zaczyna migać, czyli no wiesz, że no dobra, śpiesz się, ludzie zaczynają przebiegać przez przejścia. No i staje się czerwony. A tutaj od razu jest czerwony. Zielony, czerwony. Jesteś w środku przejściu, jesteś skończony. Nie żyjesz. Slogany, hasła. Hashtag single not sorry. Mówimy, a i to jest to, co pamiętasz tą ciekawostkę, że podobno 50% ludzi mieszkających w Berlinie jest samotna, ukośnik, są singlami? Tak. Ty, no to może tu takie slogany w ogóle są, że jak masz żonę, to już ty śmiecie. Zobaczcie, czy się zgasi, zobaczcie, czy zgasi. Ale chodźmy wolniej, aż zgasi. Bo to jest aż dziwne. No i co? To nie tym razem. O, jest! O. Bum! I koniec! Jesteś na środku przejścia na czerwonym, podjeżdża policaj i Fryderyk Raus, das Album. Zobaczcie, jak to fajnie brzmi. Niemiecki to jest idealny język dla kultury. Das Album. Album, tak po prostu album. No to ma takie swoje wybrzmienie, nie? O, jest! Single not sorry. A, bo to jest reklama Tindera, ale jestem głupi. Na tym Google moim sposobem, żeśmy znaleźli takie coś jada Breakfast Club. No to wiecie, zakładam, że no nie da się ukryć. Jak jest w nazwie breakfast, no to coś dobrego musi tu być. Zobaczcie, Exposé Detective. Lubię takich detektywów. No i to jest to, co ja rozumiem za śniadanie. Śniadanie mistrzów, jak zwykle u nas. No i słuchajcie, długo chodziliśmy, ale jednak w ten sposób zadziałał. Widzicie, trochę było wątpliwości, czy tam Fryderyk będzie dobrą knajpę dla siebie, ale jednak okazało się, że i owszem. Kinapy Noir, to jest kurde kino Noir. A to nie, jeszcze się nie wymawia Noir? Słuchaj, ja mówię Noir. Bo wiesz dlaczego? Bo ja nie próbuję was oszukiwać, że ja jestem jakimś kulturowo wykształconym człowiekiem. Ja jestem wieśniakiem. I zobaczcie, jak ja trzymam sztuczkę. A? Jeść. Czy ja kiedyś, jak byłem mały, to składałem papierowe modele. Ja nie wiem, czy ja nie składałem papierowy model tego czegoś. To wygląda jak taki kościółek, jaki składałem. Instagram model, ba, Instagram model. To jest jakaś ambasada chińska, no. Ty, no w sumie przecież czerwone ten. To chyba partia rządząca. Ej, ale taki budynek mają tutaj? O, tu jest panda na tym. Czekaj, pokażę mnie przez kratę. It's Chinatown, Frank. Forget about it. Forget it, Jake. It's Chinatown. Tak wiecie, ja bardzo dobrze znam się na kulturze, na miastach. Tutaj mamy, zobaczcie, dwa budynki obok siebie. Tutaj po prawej stronie mamy budynek nocy, jak to się mówi. Więc no, tu były takie imprezy typowo low-fi, tak? A tutaj z kolei po lewej stronie mamy taką imprezę psychodeliczną. Kiedyś Jimi Hendrix tu zagrał swoją słynną solówkę Berlin Ausgang. Wierzycie mi, nie? Zobaczcie, kiedy żegnał Berlin wschodni. W 1937, czyli podczas wojny, tak? Nie, przed wojną. Ale zobaczcie, co się w tym ciosku znajdowało. To tutaj było kiedyś erotyczne rzeczy się zdobywało. Trzeba było, wyobraź sobie, jeśli możesz siedzieć w domu i zobaczyć nagie piersi, albo na Instagramie, albo gdzieś, tylko musiałeś przyjść fizycznie do babki z kiosku takiej i powiedzieć: dzień dobry, poproszę tutaj ładną panią, chcę ją zobaczyć i kupić gazetkę. A dowód jest? Czasem, nie? A, no jest. Mój tata mi pożyczył.
teraz mamy czas na małą retrospekcję, bo odbyła się drama a propos pierwszego naszego odcinka z Suwałk na najsportowych świrach. Serdecznie wszystkie świrki pozdrawiamy. I co tam się właściwie wydarzyło wtedy? Przypominam, że my oceniliśmy ten turniej chyba 2-5 i jeszcze takie ostateczne hotorno odpowiedzieliśmy dla graczy tak, dla widzów nie. No to teraz no i musimy jest trochę zweryfikować. No to teraz jest nie dla graczy i nie dla widzów, a to dlatego, że dochodzą tutaj takie słuchy, że ani organizatorzy, ani gracze właściwie i osoby na filmie nie dostali wypłaty żadnych nagród, pieniędzy, niczego od organizatorów turnieju. Więc czekamy na wyjaśnienia, ale dopóki nie będzie wyjaśnienia od organizatorów, i tutaj zresztą propozycja od Bartka, jeżeli organizatorzy chcą się wypowiedzieć oficjalnie, to zawsze można przed organizatorem powiedzieć w tej sprawie. No jeżeli rzeczywiście to się nie wyjaśni, no to nie możemy dać 2-5, musimy dać 1-5. Berlin, Berlin, auf Wiedersehen. Nasz pierwszy raz wspólnie z Fryderykiem w pociągu robimy podsumowanie eventu. No tak, mamy tutaj ten nasz super laptop, na którym oczywiście od Asusa będziemy oceniać, co tutaj się dzieje. Numer jeden, ocena tego eventu. A 4-5-5 czy 4? Raczej 4-5, jak chodzi o zapowiedź, bo tak jak mówisz, to, że będzie mecz... 5-5 to też łap. To też nie wiadomo... Ale to jest zapowiedź, bo ja mogę prowadzić na streamie, a nie na miejscu. To jest dla mnie zapowiedź tego, żeby przyjdź i obejrzyj, ale na streamie, a nie przyjedź do nas do Berlina i musisz to zobaczyć, musisz to być. A, no to 4-5 dziadów na barku, tak? Chyba mamy już teraz gwiazdki. Okej, mamy gwiazdki, no to wiecie, one to win. Ocena obiektu zewnątrz jest najlepsza. Zewnątrz, no nie, no. Nie, zewnątrz jest szło. Zewnątrz jest szło. Postacie w gier. Puchary, które mamy zobaczyć, ścianki. To są klimatyczne show. Wszystko jest to, żeby cały czas lecimy muzykę, ale ja pomagam, wiesz, to puszczone jest przez ten... Jakby studio, no też wygląda fantastycznie. Sam obiekt, no nie, no to jest 5-5. Jak bardzo nam to przeszkadza z zewnątrz? Tak średnio nam to przeszkadza. Ale przeszkadza, więc daje 4-5. To bardziej mi się podobało Suwalskie Centrum Kultury. Znaczy inaczej, było podobne, tylko różnica jest taka, że Suwalskie Centrum Kultury no nie miało nawet zapowiedzi. Dobrze, no to... dobra, no to zamówiliśmy, no to ostatecznie dałbym... Ja daję 4-5. Tak. No dobra, próba wejścia na backstage. Przypominam, o co chodzi w tym punkcie. Im wyższa ocena, to znaczy, że im trudniej był. To znaczy, czy my bylibyśmy w stanie zepsuć ten event. Nie było szansy. Halo? Media? Good job. Teraz możemy już się za to pobawić przy atrakcjach na miejscu. Dokładnie. Atrakcje na miejscu na studiu. W studiu, w momencie, w którym my przyjdziemy jako widz. I teraz tak, jakieś fanty, jakieś ekstra rzeczy, które możemy... Giveaway, rzucanie ze sceny. Giveaway, angażacja widzów. Jedyne angażowanie widzów, jakie było w tym studio, to jest to, że pokażcie kibicujcie, tak, jest a my na was samery. Tak, jest hype man, który mówi, że teraz klaszczemy, wytrzymajcie chwilę jeszcze, teraz bijemy brawo. Tak, teraz będziecie stawać live. Tak, jeżeli jesteś fanem League of Legends, wypaw 5-5, z zastrzeżeniem, że jesteś fanem League of Legends z gotówką lub z dobrym stanem konta. Ja myślę, że z tą zgodzę, dlatego że jako fan ja bym przyjechał raz, albo dwa. Tak, na jeden dzień jako fan Lola zdecydowanie, tak? Raz w życiu musisz, raz w życiu musisz. Ja myślę, że to jest event, dla którego warto prowadzić ze spodnie. Słuchawka próbowałem spodnie, nie. Prędnikowa spodnie, nie. Tu próbowałem spodnie, na tył. Na program zaprosił Asus Republic for Gamers, producent ROG Zephyrus S.